De Vries twierdzi też, że czuje sympatię polskich kibiców. Mnie się w to nie chce wierzyć. Czy też to jest możliwe? Wygrałeś z legendą i to z reguły takich królobójców się nie lubi. Na pewno podczas tego pojedynku nie można wychodzić z pokoju bądź też z baru, bo to wszystko się może wydarzyć w ułamku sekund. Przygotujcie się Państwo na wielkie grzmoty. Tu będą padać bomby największego kalibru. Co za fantastyczna noc boksu. Cześć, witam Was serdecznie. Jestem w Warszawskim Centrum Atletycznym. No tutaj koncentrują się przygotowania bohaterów gali KSW 47 w Atlas Arenie w Łodzi. Jestem umówiony, za chwilę porozmawiam z Tomkiem Narkunem. Super ciekawie się zapowiada jego walka z De Vriesem. Jeżeli Tomek wygra, a ja w to wierzę, to przejdzie do historii KSW, no jako pierwszy czempion, który zdobywa mistrzostwo i w wadze półciężkiej, i ciężkiej. No, będziemy trzymać za niego kciuki. No, zaraz dowiemy się, co on sądzi, no bo ten De Vries wygląda na bardzo pewnego siebie, ale jak zdążyłem poznać Tomka, jemu też na pewności siebie nie zbywa, ale przy tym ma też dużo pokory i pracowitości. Ma talent poparty pracowitością. To jest najlepszy sposób na osiągnięcie sukcesu i mam nadzieję, że ten sukces osiągnie. No i zapraszam Was na rozmowę. I'm very eager to fight you, Thomas. It will be another win for me. Pokonałeś Karola Bedorfa, pokonałeś Michała Andryszaka, ale teraz już Polaka nie pokonasz. Teraz to Polak pokona ciebie. Cześć, witam Was serdecznie. Tomek Narkun, mistrz KSW w wadze półciężkiej, ale niebawem go zobaczymy w wadze ciężkiej. Starcie z Filipem De Vriesem o mistrzostwo w ciężkiej kategorii. Starcie dwóch czempionów. To jest zawsze emocjonujące. Jak się czujesz przed tym starciem? Przede wszystkim witam wszystkich. No, będzie to wielkie wydarzenie. Można powiedzieć, że będę pierwszym zawodnikiem, który mając mistrzowski pas w kategorii półciężkiej, będzie się mierzył o pas wagi ciężkiej. Także będzie to ciekawe widowisko. Propozycja walki, z tego co wiem, wyszła z waszego obozu. Czujesz się tak pewnie? Znaczy, dwa lata wcześniej już gdzieś tam były takie spekulacje, żebyśmy po prostu ze sobą walczyli. Z tym, że troszeczkę te nasze drogi się jakoś nie chciały złączyć. Dlatego też gdzieś ten pas z kategorii ciężkiej został odsunięty. Skupiłem się na swojej kategorii, później były walki z Kalidowem. No i teraz taka po prostu była szansa na to, żeby zawalczyć o te trofeum. No i wyszło z naszego narożnika, z naszego sztabu, żeby po prostu stoczyć tą walkę. Wszyscy to załapali, kibice, włodarze, także wszystko na plus. Ile ważysz i ile będziesz ważył, jak 23 marca wejdziesz do klatki w Łodzi? Waży 105 i będę ważył, myślę, że około 105 kg. Po prostu nie chcę gdzieś tam szukać tej kategorii, znaczy inaczej, nie chcę jeszcze dodatkowych kilogramów łapać, nie chcę ważyć nawet 110 kg, dlatego też, że nie wiem dokładnie, jakby się moje ciało zachowało w walce na dystansie 5 rund. Jeżeli chodzi o tą kategorię ciężką, to myślę, że te 105 kg to wystarczy, także będę ważył 105 kg. De Vries twierdzi, że waga powinna być jego atutem. Co ty o tym sądzisz? Znaczy, na pewno to będzie jego atut, ponieważ jak wiemy, każdy ma swoje jakieś atuty. On upatruje swojego zwycięstwa, czy też swojej przewagi właśnie w tym, że będzie cięższym zawodnikiem. Ja znowu upatruję w tym, że będę bardziej wytrzymalszym, będę bardziej mobilnym zawodnikiem. Także on ma swoje plusy, ja mam swoje plusy. No i po prostu będzie konfrontacja tych dwóch żywiołów. De Vries 16 zwycięstw, 12 wygrał w parterze. No ty też w parterze jesteś dosyć mocny. Jak sądzisz, jak będzie rozgrywana ta walka? Znaczy, często jest tak, że jak spotyka się dwóch wyśmienitych zawodników parterowych, to walka jest w stójce. Także być może to będzie walka w stójce. De Vries w jednym wywiadu stwierdził: wygram, sprowadzę go do parteru i zrobię to, co chcę. Strasznie pewny jest, czy nie za pewny, jak sądzisz? Znaczy, fajnie, że jest pewny, bo ja też jestem takim pewnym zawodnikiem, i to jest właśnie, to charakteryzuje mistrzów, nie? Że mistrz musi być pewny swojego zwycięstwa, musi być pewny swoich umiejętności,
jeżeli nie jesteśmy pewni, no to nie mamy po co tam wychodzić, nie? Także fajnie. De Vries przygotowywał się do tej walki z tobą w USA i w Wielkiej Brytanii. No ty chyba tylko tutaj na swoim podwórku w Polsce, tak? I jakich miałeś sparring partnerów? Tak, jeżeli chodzi o moje przygotowania, no to standardowo były to przygotowania pod okiem Piotra Bogińskiego. W Szczecinie, w rodzimym mieście Stargardzie, no i też tutaj właśnie ta końcówka przygotowań WCA Warszawa pod kierownictwem Roberta Jocza, także no gdzieś wszędzie po trochu próbowałem właśnie no tych jak najwięcej rundek zrobić z tymi ciężkimi zawodnikami, nawet jeszcze będę miał okazję posparować się z Marcinem Tyburą, bo jak wiemy no to będzie miał teraz walkę z zawodnikiem w Rosji, no Marcin bardzo mi odpowiada, jeżeli chodzi o jego gabaryty, bo też jest fajnym, takim właśnie dużym zawodnikiem i ten parter też ma na najwyższym poziomie, także no fajnie będzie z nim po prostu potrenować. No już mieliśmy kilka razy okazję potrenować, a teraz po prostu jeszcze będziemy gdzieś tam kilka tych rundek robili, także fajnie, nie? Karol Bedorf przekazał ci jakieś rady? No tak, kilka wskazówek mi dał Karolek, także no na pewno będę gotowy na De Vriesa i nie popełnię tego błędu, co on. Czytałem wywiad w angielskich mediach, konkretnie w MMA Fighting, wywiad z De Vriesem i tam on mówił, że jest przekonany, że wygra przed czasem, no i twierdził, że oceniał, że jego poprzedni rywale z Polski, Andryszak i Bedorf, prawdopodobnie wygraliby z tobą. Prowokacja? Jak ty sądzisz? Znaczy, no ciężko powiedzieć, no a co mogę powiedzieć, no wszystko zweryfikuję, 23 marca, Łódź, Atlas Arena, widzimy się tego dnia, no i wtedy będziemy rozmawiali, tak? Nic tutaj więcej nie mogę na ten temat powiedzieć, to są jego jakieś typy, on może sobie robić buchmacherskie jakieś zakłady, kto by z kim wygrał. Mnie to nie obchodzi w ogóle. Ja tylko wykonuję swoją pracę. Jestem bardzo dobrze przygotowany. No jak obserwują mnie moi fani, bardzo ciężko trenuję każdego dnia, także no to jest moja walka, moje życie. Poświęcam się temu w 100%. No i nic nie może mnie wytrącić z równowagi. Ja mam po prostu jeden obrany cel, no i się tego trzymam. De Vries twierdzi też, że czuje sympatię polskich kibiców. Mnie się w to nie chce wierzyć. Czy też to jest możliwe? Wygrałeś z legendą i to z reguły takich królobójców się nie lubi, ale nie wydaje mi się, żeby to było aż tak, jak on mówi. Znaczy, szczerze mówiąc, nie wiem, o co mu chodzi, bo no jakoś bardzo w to nie wchodziłem, gdzieś tam nie czytam tego, co on mówi, także no jest pan pierwszą osobą, która mi to mówi, także no naprawdę ja się tylko skupiam wyłącznie na tym, co będzie 23 marca, chcę być jak najlepiej przygotowany, także no mówi, no i niech mówi dalej, niech się skupi na mówieniu, ja się skupię na robieniu, także no 23 marca on będzie mówił, a będę robił. Oby tak było. Słuchaj, macie po 16 zwycięstw, po 12 przed czasem. Jak obstawiasz? Ta walka chyba nie potrwa 5 rund. Znaczy no, tak jak patrzę na te swoje walki w MMA, no to w sumie no przez całą karierę chyba tylko raz miałem. W zawodowej karierze chyba tylko raz miałem, czy nie, dwa razy miałem decyzję. Także no na tyle walk, no to tylko dwa razy decyzja, także no myślę, że większe prawdopodobieństwo jest, że to się skończy przed czasem. No i na pewno podczas tego pojedynku nie można wychodzić gdzieś z pokoju, bądź też z baru, bo to wszystko się może wydarzyć w ułamku sekund. Słuchajcie, więc pamiętajcie, 23 marca, nie wychodźcie z pokoju. Jeżeli pijecie herbatę, miejcie przy sobie wino czy piwo, ale nie wychodźcie za długo, ponieważ będą naprawdę lecieć bomby dużego kalibru i mam nadzieję, że te bomby zniszczą De Vriesa. Jeszcze tylko jedno pytanie chciałem ci zadać. Ja słuchałem jego wywiad w Eurobash i on twierdził, że jak był w UFC, to miał stany lękowe i wchodził do klatki, ale wydawało mu się, że nie chce walczyć. Czy ty miałeś takie stany? Nie, to już tak trochę śmieszne jest dla mnie, bo nie wiem, o co chodzi, ale z każdym zawodnikiem, co się mierzy, no to każdy coś takiego mówi. Także już nie wiem, o co chodzi, nie? No,
Już, no jeżeli miał takie stany, no to co? No to musi porozmawiać z psychologiem. Oby miał takie stany lękowe także 23 marca. No to znaczy, no już chyba sobie jakieś podłoże szykuje, nie? Że najwyżej przegra, no to powie, że miał stany lękowe i dlatego przegrał, nie? No co ja mogę Słuchajcie, powiedzieć? 23 marca. Trzymajcie kciuki za Tomkiem Narkunem. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich fanów. Będę na pewno trzymał. Dzięki. Dziękuję cześć, bardzo. Cześć. Dziękuję. Dziękuję wam, że obejrzeliście ten wywiad. Subskrybujcie mój kanał. Rozwijamy się. Już 12 milionów odsłon. 59 tysięcy subskrypcji. Idziemy do przodu. To dzięki wam. Dziękuję wam za komentarze. Bardzo fajne. Wybaczcie, że nie na wszystkie mogę odpowiedzieć. No, jestem naprawdę, wierzcie mi, zajętym człowiekiem. Jeżeli to możliwe, to odpowiadam. No, niektóre pytania, no, nie jestem w stanie odpowiedzieć, no powiedzmy, a jedno, które często zadajecie, nie będę mówił już, które, to nie odpowiadam, no bo to troszeczkę wybiega poza sport, a chcę się skoncentrować na sporcie. Dzięki wam, trzymajcie się.